W Polsce trwa obecnie zażarta dyskusja na temat tzw. dekomunizacji. Głównie na temat tego, co zrobić z pomnikami poświęconymi Armii Czerwonej, Braterstwu Polsko-Radzieckiemu. W tej dyskusji nie ma już miejsca właściwie na argumenty. Wypolaryzowały się dwa stanowiska. Jedno stanowisko mówi o tym, że Armia Czerwona jest tylko i wyłącznie wyzwolicielem. Drugie stanowisko mówi tylko i wyłącznie o tym, że Armia Czerwona stała się nowym okupantem. Znajdujemy się obecnie w Doniecku, na cmentarzu poświęconym pamięci żołnierzy niemieckich, którzy polegli w trakcie II wojny światowej na tych ziemiach. Ciężko oczekiwać, aby Rosjanie uważali armię niemiecką, armię III Rzeszy za armię wyzwolicieli. No pomimo to zdobyli się taki gest i stworzyli ten oto cmentarz.